Boże, Krystian Kraciuk. Bardzo się cieszę, że są Państwo znowu dzisiaj przed swoimi ekranami, monitorami i przed swoimi smartfonami, żeby wysłuchać tej mojej konferencji. Jest ze mną figura Świętego Michała Archanioła. Jak zwykle mam nadzieję, że i mnie będzie chronić i Państwu pozwoli wyciągnąć z moich słów tylko dobro. Mam nadzieję, że takie będę przekazywał. Pozwolą Państwo, że zacznę od tego, że znów napiję się z naszego portalowego kubka, ale tym razem. Pozwolę sobie zamieszać ów napój, który, który sobie przygotowałem. Otóż dlatego, że tym razem nie chciałbym mówić o jednym konkretnym temacie, jak w poprzednich odcinkach, ale chciałbym poruszyć kilka wątków z ostatnich dni życia Kościoła, które spaja jedno słowo: zamieszanie, właśnie. Tak jak zamieszałem sobie mój napój, tak jak. Hmm, Codziennie każdy z Państwa miesza herbatę czy kawę, jeżeli Państwo ją słodzicie. Tak, i tutaj mamy do czynienia z zamieszaniem, niestety, w Kościele. Kilka kwestii. Po pierwsze, wszystkich katolików w Polsce w ostatnich tygodniach bardzo poruszyły informacje dotyczące tego, co działo się w Sejmie z ustawami dotyczącymi aborcji. Aborcja po raz kolejny stała się bowiem Tematem wiodącym w mediach przynajmniej na kilka dni, w innych mediach na kilka godzin, z różnych względów, oczywiście. Nie trzeba być katolikiem. Oczywiście, mimo że nasz program nazywa się Ja, Katolik, to nie trzeba być katolikiem, aby być zdecydowanym wrogiem aborcji. To, że katolicy i ogólnie chrześcijanie, jak również i wyznawcy religii Mojżeszowej muszą przestrzegać przekazania nie zabijaj, to nie znaczy, że tylko im przeszkadza, czy powinno przeszkadzać mordowanie nienarodzonych dzieci. Jestem przekonany, że już za kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt lat, całe społeczeństwa będą wstydziły się tego, że kiedyś popierały tak zwane prawo do aborcji. Tak jak wstydzą się dzisiaj pewne grupy społeczeństw na Zachodzie tego, że kiedyś popierały niewolnictwo albo z niewolnictwa utrzymywały się ich rodziny, tak samo będzie z aborcją. No ale nie o tym chcę tutaj mówić, chcę mówić o życiu wewnętrznym kościoła. Otóż w kościele, drodzy Państwo, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zredukowano naukę w bardzo wielu kwestiach. Zredukowano dyscyplinę, czy poluzowano dyscyplinę, i ograniczono Sfery, którymi katolik powinien się interesować, na szczęście nie dotknęło to aborcji, sprzeciwu wobec aborcji. To jest ta kwestia, której katolicy nadal muszą się sprzeciwiać. Aborcja to zło, mówi tak każdy papież, mówi tak większość, czy zdecydowana większość biskupów, przynajmniej wśród tych, którzy się na temat aborcji wypowiadają. Duchowni działają na rzecz przeciwdziałania aborcji. Szczególnie widać to w Polsce. W Polsce głos biskupów jest bardzo ważny, zarówno dla opinii publicznej, jak i dla mobilizacji katolików. W tym roku udało się zebrać 840 tysięcy podpisów pod projektem ograniczającym, radykalnie ograniczającym aborcję, właśnie. Dlaczego? Dlatego, że ten projekt zdecydowanie, wprost, bez żadnych wątpliwości poparł polski episkopat, czyli polscy biskupi. To było bardzo cenne. I właśnie dlatego tak wiele ludzi włączyło się w tą kampanię, i tak wielki nacisk społeczny wywierają na rządzących w tej chwili, aby dzieci, które mogą urodzić się chore, bo taka jest przesłanka do aborcji, nie były mordowane w majestacie polskiego prawa. Nie dla wszystkich jednak, jak się wydaje, sprawa dotycząca aborcji jest tak oczywista. Dlaczego o tym mówię? Otóż w, w, znowu w ostatnich dniach dobiegły do nas yy, z Watykanu, a może raczej z Holandii, ale przez Watykan, bardzo niepokojące informacje. Oto holenderska minister Jan Plumen została odznaczona ważnym orderem watykańskim. Orderem świętego Grzegorza, przyznawanym świeckim za specjalne zasługi dla kościoła. Ta wiadomość gruchnęła jak grom z jasnego nieba i nikt nie wiedział, jak się do niej zabrać. My na portalu PH24 zostaliśmy oskarżeni nawet o to, że promujemy fake newsy, że to nie może być prawda. No to nie pierwszy raz, kiedy jesteśmy o to oskarżani, a potem okazuje się, rzecz jasna, że nie przekłamaliśmy sprawy ani o odrobinę, bowiem pisaliśmy tylko prawdę. I rzeczywiście, holenderska minister bo jeszcze, oczywiście, w samym karaniu, yy, przepraszam, nagradzaniu holenderskich ministrów nie byłoby nic zdrożnego, gdyby to byli katolicy. Ale ta holenderska minister, pani Ploumen, to znana promotorka aborcji. Bardzo radykalna promotorka aborcji. I promotorka związków homoseksualnych. Po mediach społecznościowych, w tak zwanych katolickich grupach, w mediach społecznościowych, po tym niedowierzaniu zaczęto szukać przyczyn. Jedną z takich y, przyczyn podał y, pan Grzegorz Górny, katolicki publicysta, bardzo y, znany. Pisał o tak zwanej taktyce bezszwowej szaty. Bezszwowej szaty, szaty bez szwów. Otóż ta taktyka została przyjęta przez amerykański episkopat w latach 90., kiedy to stworzono instrukcję dla katolików, jak głosować w wyborach. I tam sprzeciw, przeciw, y, sprzeciw wobec aborcji został ustanowiony na tej samej na tym samym poziomie moralnym, co na przykład wspieranie e, prywatnych ube publicznych ubezpieczeń, albo zasiłków dla bezrobotnych. No nie są to, państwo przyznacie, te same poziomy e, moralne. Nie są to te same e, trudności moralne w rozstrzyganiu, czy zabicie dziecka jest trudne, czy nie, i czy bezrobotni powinni dostawać wyższe, czy niższe zasiłki Jednak ta taktyka bezszwowej szaty została wówczas przyjęta i bardzo źle przyczyniła się za amerykańskiego kościoła. Amerykański kościół z niej zrezygnował. Wydaje się jednak, tak pisze Grzegorz Górny, wydaje się jednak, że tę taktykę mógł przejąć ostatnimi czasy Watykan. Po kilku następnych dniach okazało się, że Watykan już tak zaniepokojony informacjami z tzw. Tak prawicowych portali, no bo oczywiście mainstreamowe media katolickie nic na ten temat nie pisały, i do momentu, w których nagrywam te słowa dla Państwa, wciąż nie piszą. Um, Watykan oświadczył, że order świętego Grzegorza dla Lilian Taumen to nie jest uznanie jej osiągnięć na polu powiedzmy polityki społecznej, jak to się ładnie teraz mówi, czyli na polu promowania zabijania nienarodzonych dzieci, ale że jest to tak zwana praktyka dyplomatyczna, ponieważ pani minister przyjechała tam z oficjalną delegacją, a takim delegacjom przyznaje się właśnie takie upominki jak order świętego Grzegorza co innego mówi oczywiście sama pani Plaumen. Sama pani Plaumen oświadczyła, że uznaje, iż Order Świętego Grzegorza dla niej jest uznaniem jej wysiłków na rzecz poprawy życia społeczeństw, szczególnie oczywiście poprawy życia kobiet, tych narodzonych, żeby była jasność. W mediach społecznościowych znowu zamęt. Watykan oświadcza, Media głównego nurtu nie piszą, do katolików oczywiście informacje docierają. Zamęt, zamieszanie. Pamiętacie Państwo, że jakiś czas temu mm, rozmawialiśmy o tym, o co chodzi w zamieszaniu wokół adhortacji amoris I właśnie w ten sposób płynny chciałbym przejść do tego, co dalej dzieje się w adhortacji Amoris Laetitia, bo nie jest to w związku z zamieszaniem ogólnym w kościele, z tym wielkim chaosem, z którym staramy się na portalu pch24.pl walczyć. Otóż od naszego ostatniego spotkania przed świętami, bo potem mieliśmy przerwę świąteczną, znowu wydarzyło się trochę w tym e, chaosie. Wiele osób zabiera głos w sprawie Amoris Laetitia. W tym m.in. nowy, nowo powołany członek Papieskiej Akademii Życia. Jak Państwo być może czytali na naszym portalu, Papieska Akademia Życia jakiś czas temu przeszła radykalną, gruntowną reformę. Już w tej chwili nie zajmuje się wyłącznie promocją życia i rodziny, ale także na przykład pomocą imigrantom, szczególnie tym, rzecz jasna, z krajów muzułmańskich. I ksiądz profesor Maurizio Chiodi, nowy członek właśnie Papieskiej Akademii. Wypowiedział się na temat zamieszania związanego z Amoris Leticia. Wyciągnął z tej adhortacji już nie tylko wniosek, że można udzielać Komunii świętej rozwodnikom żyjącym w nowych związkach, ale także, że antykoncepcja jest w małżeństwach oraz w związkach nowych, nie będących sakramentalnymi małżeństwami od czasu do czasu dozwolona, jeżeli naturalne metody nie są możliwe do stosowania, bo to wynika właśnie według słów księdza profesora z adhortacji Amoris. Leticia. Ale nie tylko ksiądz-profesor w tym czasie się wypowiedział, bo znacznie głośniejsza wypowiedź yy, to jest wypowiedź biskupów z Kazachstanu. Trzech biskupów biskup Tomasz Petach, Polak, biskup Jan Paweł Lenga, Polak i biskup Atanazjusz yy, Schneider, Niemiec, którzy posługiwali lub posługują w Kazachstanie, oświadczyli, że komunia święta dla rozwodników żyjących w nowych związkach nie ma nic wspólnego z nauczaniem Chrystusa o małżeństwie. No, dla nas to nie jest zaskakujące, wiemy o tym nie od dziś, ale w Kościele odrobinę zawrzało. To um, oświadczenie nie mogło już zostać przemilczane przez um, główne media katolickie i znalazło się tam. Co prawda na, um, nie na okładkach i nie na super newsach w portalach internetowych, ale um, napisano o tym. Do biskupów z Kazachstanu przyłączyli się um, Włosi Dwóch Włochów, biskup kardynał z Łotwy oraz jeden z austriackich biskupów. A więc mamy siedmiu biskupów, którzy wprost sprzeciwiają się temu zapisowi Amoris reticja, który anuluje nauczanie Chrystusa o małżeństwie, przynajmniej według niektórych interpretatorów. Ktoś by powiedział, że świetnie, że takie głosy się odzywają, być może to pomoże ustabilizować sytuację w kościele i zakończyć chaos. No Ja tylko przypomnę, że na świecie jest około 5,5 tysiąca biskupów. Głos w tej sprawie teraz zabiera siedmiu. Ale nie tylko oni znowu zabrali głos w sprawie amorystetycia. Otóż głos zabrał również drugi po papieżu, człowiek w Watykanie, więc kardynał Parolin, sekretarz stanu stolicy Apostolskiej. Kardynał Parolin przyznał, że jest amorystetycja zmianą. Zmianą paradygmatu w Kościele. Nie do końca wyjaśnił, o co e, chodzi w, słowie, w słowach zmiana paradygmatu, ale wyjaśnił, że jest to już nowe e, podejście, radykalnie e, zmienione. W związku z tym może przez najbliższy czas jeszcze wywoływać zamieszanie wśród niektórych i hierarchów, i wiernych. Mamy przynajmniej jakąś e, odpowiedź z Watykanu. Która już nie mówi o braku zmiany, tylko o innych interpretacjach, ale mamy radykalna zmiana paradygmatu. Słowa sekretarza stanu stolica Apostolskiej. Kiedy słuchają tych słów Polacy, albo czytają o takich sprawach, zastanawiają się, co z oświadczeniem polskich biskupów. Czy polscy biskupi podejmą e, ten trudny problem? Czy obronią nauczanie Jana Pawła II o małżeństwie w kościele w Polsce? Wiemy z całą pewnością, że Watykan y, oczekiwałby, aby episkopaty różnych krajów wypowiedziały się w sprawie Amorystycja, to znaczy wdrożyły nauczanie wynikające z Amorystyticja w swoich y, krajach, w swoich diecezjach. Dlatego też polscy katolicy zatroskani o los swojego kościoła, zainaugurowali akcję. Zatytułowaną Polonia Semper Fidelis. Polonia, polska, zawsze wierna. Polonia Semper Fidelis. Na stronie polonia semper, fidelis.pl można podpisać się pod listem, w którym katolicy, w tym niżej podpisany, więc mogę śmiało zachęcać bez żadnej hipokryzji, w której prosimy polskich biskupów o to, aby potwierdzili tradycyjne, odwieczne nauczanie Chrystusa. O Małżeństwie. To ważna akcja, w, w którą włączyło się już wiele środowisk katolickich, wiele znanych postaci, znanych np. z łamów naszego portalu, czyli profesor Bartyzel, profesor Kucharczyk, ym, Tomasz Antoni Żak, ym, także znanych z szerzej, a więc ym, dr Paweł Milcarek, Tomasz Terlikowski, Grzegorz Górny. Również i Państwa do tego gorąco zachęcam. Przypomnę polonia Semper również za pośrednictwem oczywiście portalu PH24 można odnaleźć te strony w internecie i złożyć swój podpis. Ale wracając do Amoris Leticia w szerszym niż polskim kontekście, wśród wielu zwolenników um, tych rozwiązań, które są zapisane w Amoris Laetitia, Zwolenników, którzy byli tymi zwolennikami jeszcze zanim Amoy Setycja powstało, byli głównie niemieccy biskupi. To też Państwo pamiętają, już o tym rozmawialiśmy. Jeden z wiodących prym biskupów to biskup Franz Josef Bode. Naprawdę wielki orędownik w czasach, jeszcze sprzyja Amoy tego, aby rozwodnicy mogli przystępować do Komunii Świętej. Co ciekawe, biskup Bode, niemiecki hierarcha. Chciałby teraz zrobić kolejny krok, na, krok naprzód. Otóż wykoncypował, że należy błogosławić pary homoseksualne. Ogłosił to wprost, a jego słowa nagłośnił portal niemieckiego episkopatu, oczywiście w jak najbardziej pozytywnym tonie. Jakby tego było mało, poparł go profesor Benedikt Kranemann, profesor z Erfurtu, teolog niemiecki, rzecz jasna. Który użył bardzo fascynującej frazy. Otóż powiedział, że skoro yy, błogosławimy samochody w Dzień yy, Wspomnienia Świętego Krzysztofa, bez względu na to jak jeżdżą kierowcy, a tak przecież jest, to dlaczego nie mielibyśmy błogosławić związków dwóch osób, które się kochają? biskup Bode aż takiego argumentu samochodowego czy znaczy motoryzacyjnego nie użył, a za to powiedział, że nie można z góry zakładać, że osoby homoseksualne żyją w grzechu, ponieważ w ich związkach są wielkie pierwiastki dobra. To pierwiastki dobra to już jest od kilkudziesięciu lat takie sformułowanie w kościele wiodące, tak jak w innych religiach są rzekomo pierwiastki prawdy, tak i u nas w związkach homoseksualnych w Niemczech są, jak widać, pierwiastki dobra, bo ludzie się wspierają, bo razem ze sobą mieszkają, bo ktoś komuś coś ugotuje, bo ktoś się kimś opiekuje, um, więc to są pierwiastki dobra. To są ci sami ludzie, którzy popierali te rozwiązania dotyczące rozwodników w nowych związkach, Uznali tę sprawę za załatwioną, więc przeszli do następnego etapu. Jakby znowu tego było mało, przeniesiemy się teraz na, za ocenę na, na, na kontynent amerykański. Bo co po Homo związkach? Zapytacie Państwo, jak to po o związkach? Przecież to jeszcze nie klepnięte, prawda? Nie zaakceptowane. No tak. To należy się Państwu pewne wyjaśnienie. Jest w Stanach Zjednoczonych taki arcybiskup, nazywa się Tobin. Alutobin, być może to jest z, z francuskiego nazwisko, który został mianowany kardynałem przez papieża Franciszka jakiś czas temu. W maju 2017 roku do jego katedry w New York przybyła pielgrzymka homoseksualistów. I to par homoseksualnych, w tym tzw. małżeństw homoseksualnych. Myliłby się ten, kto uznałby, że kardynał Tobin próbował nawrócić Homoseksualistów i w tym osoby żyjące w tak zwanych związkach małżeńskich z osobą tej samej płci albo w związkach partnerskich. Nie. Powiedział, że gdyby on chciał ich nawracać, to byłoby to pewnego rodzaju zacofanie z jego strony, więc udzielił im komunii świętej. Przynajmniej niektórym z nich. No i co. Karnał Tobin e, na początku stycznia powiedział, że jest za tym, aby wyświęcać kobiety na kapłanów. Czy to jest kolejny krok w tej e, rewolucyjnej agendzie, którą progresywni hierarchowie chcieliby zaprowadzić w kościele. Po rozwodnikach mamy homoseksualistów, potem mamy kobiety kapłanów. Kobiety kapłanów widzi Państwo, to nawet dobrze nie brzmi. Kobiety kapłanki, może, może w ten sposób, no ale to nie po katolicką z pewnością brzmi. Zauważył, że dobrze by było, gdyby papież też mianował e, kobietę jako kardynała, bo nie ma co do tego żadnych e, przeciwwskazań teologicznych, jak twierdzi, w związku z czym należałoby to zrobić, bo to byłoby e, znak nowych czasów, pewnego nowego otwarcia w kościele, być może nowego paradygmatu. Jak mawia kardynał Parolin w zupełnie innej, przyznajmy, sprawie. A więc co tam nauczanie Chrystusa, czy wybór Chrystusa, który wziął dwunastu mężczyzn jako kapłanów? Co tam nauczanie, i to nieomylne, Jana Pawła II, który piszał, pisał w swoich encyklikach, że raz na zawsze potwierdza, iż Kościół nie ma prawa wyświęcania kobiet na kapłanów, skoro są Nowe czasy, nowe paradygmaty, nowi kardynałowie to można prosić, sugerować wszystko. Drodzy Państwo, to zamieszanie w Kościele trwa i nabiera rozpędu. Nie da się tego ukryć. Nawet jeżeli główne katolickie media nie będą o tym pisały, to tak jest. Faktów faktom nie da się zaprzeczyć. W Polsce wciąż cieszymy się jako taką normalnością w tych kwestiach. Kto wie, jak będzie za parę lat. Dziś przyszłość może zależeć od każdego z nas. Wiem, brzmi to jak slogan kandydata na posła, ale tak jest. Dzisiaj polscy katolicy mogą wspomóc polskich biskupów mogą dodać im otuchy, żeby ten krok, Dzisiaj wymieniony jako pierwszy, a więc, a więc rozwodnicy żyjący w Nowych Związkach, przystępujący do komunii wbrew słowom Chrystusa, wbrew nauczeniu Jana Pawła II, żeby to w Polsce nie miało miejsca. Wystarczy wejść na stronę polonia.semperfidelis.pl i podpisać list, w którym prosimy polskich biskupów, aby trwali w nauczaniu Chrystusa. Chcemy im dodać otuchy. Wiemy, że są wszyscy uczniami Jana Pawła II. I nie odstąpię od jego nauczania. Zachęcam Państwa raz jeszcze: polonia Semper Fidelis .pl. Dziękuję Państwu dzisiaj za wysłuchanie moich słów. Do zobaczenia.